125 tysięcy złotych, wspinamy się, no właściwie już teraz przyspieszamy. Bo teraz następne pytanie za ćwierć miliona złotych, trzy pytania do końca gry. Tak daleko to ja nawet w radzie mnie zaszło. Posłuchajcie... Posłuchajcie pytania. Bombonierka z pralinkami waży 160 gramów, a każda z 10 pralinek 12 gramów. Ile wynosi tara? Okej. To odpowiemy, tylko chwilę. My wiemy. Wiesz, co to jest. Znaczy, może zacznijmy od tego, że przeczytam ABCD. A te opcje to 12 gramów, 40 gramów, 120 gramów, 160 gramów. Chyba nie ma sensu się zastanawiać. Bo... Jest. 40, tak, prawda? 40, poproszę o zaznaczenie odpowiedzi B. Tak. Ostatecznie. Tak. Małgosiu? On jest dobry z matematyki. Małgosiu? Ja kocham pralinki, zaznaczamy B. Ostatecznie? Tak. Proszę bardzo. A to jest taka decyzja, nie zdążyłem wam nawet powiedzieć, ile można stracić tutaj. Nie, przestań, nie, nie, nie. Poprawna odpowiedź to 40 gramów, dziękuję bardzo. Świetnie. Jest, ja się zaraz bewaleska. Super. Skoro macie 250 tysięcy złotych, to mam przed sobą, a właściwie zaraz będę miał pytanie za pół miliona. No i teraz jeszcze raz zapytam, czy gotowi? Gotowi. Okej, okay, oto pytanie. Na jaką literę należy zamienić S, żeby angielskie słowo oznaczające gąbkę, małżonkę i obcokrajowca zmieniły się we francuskie słowa o tym samym znaczeniu? A. E. E. O. U. E. Proszę o zaznaczenie odpowiedzi B. Épouse, étranger i éponge. Oui. Sponge. Tak, spouse and... Ostatecznie? Tak. Absolutnie. Tak. Proszę bardzo. To poprawna odpowiedź.